Rozdział czwarty. Kuternuszka. Tym razem Szatow nie był uparty i w myśl mego listu stawił się w południe u Lizawiety Mikołajewny. Weszliśmy prawie jednocześnie z nim. Przyszedłem także, aby złożyć moją pierwszą wizytę. Wszyscy, a więc Liza, jej matka i Mauryc Mikołajewicz, siedzieli w salonie i sprzeczali się. Matka żądała, aby Liza zagrała jakiegoś walca na fortepianie, a gdy Liza spełniła jej prośbę, zaczęła dowodzić, że to nie jest walc. Mauryc Mikołajewicz w prostocie ducha stanął w obronie Lizy, twierdząc, że to właśnie ten sam walc. Staruszka rozpłakała się ze złości. Była chora i chodziła z trudem. Spuchły jej nogi i nic innego nie robiła, tylko kaprysiła i czepiała się wszystkich, chociaż zwykle trochę bała się Lizy. Ucieszyła się z naszego przyjścia. Liza aż zarumieniła się z radości i powiedziawszy mi merci, oczywiście za przyprowadzenie szatowa, podeszła do niego i zaczęła mu się przyglądać ciekawie. Szatow niezgrabnie zatrzymał się przy progu. Podziękowała mu za to, że przyszedł, zaprowadziła do matki. To pan Szatow, o którym mówiłam już z mamą, a tu pan GW, przyjacielsty pana Trofimowicza i mój. Maurycy Mikołajewicz Już wczoraj miał zaszczyt pana poznać A który profesor? Żadnego profesora nie ma, mama Jest na pewno Sama mówiłaś, że będzie profesor Na pewno ten Wskazała pogardliwie na Szatowa Ależ nigdy nie mówiłam, że będzie profesor Pan Giewu jest urzędnikiem A pan Szatow był studentem Student czy profesor? Toć zawsze z uniwersytetu. Tobie byle się sprzeczać. A szwajcarski miał wąsy i brodę. To mamą zawsze nazywa profesorom senasty pana Trofimowicza. Wyjaśniła liza, zaprowadziła szatowa na drugi koniec salonu i posadziła go na kanapie. Gdy spuchną jej nogi, zawsze jest taka. Rozumie pan, chora. Szepnęła do szatowa, wciąż przypatrując się z niesłychaną ciekawością jemu i jego wicherkowi na głowie. Pan w wojsku? Zwróciła się do mnie staruszka, z którą tak nielitościwie porzuciła mnie Liza. Nie, na posadzie. Pan GW jest najbliższym przyjacielem stypana Trofimowicza, znowu odezwała się Liza. Na posadzie u stiepana Trofimowicza? Przecież on też profesor. Ach, mama, ty zapewne i we śnie widujesz profesorów, krzyknęła Liza zniecierpliwiona. Dosyć ich mam na jawie, a ty zawsze brę tylko sprzeciwić się matce. Cztery lata temu, kiedy przyjechał Mikołaj w Sewołodowicz, pan mieszkał w tym mieście? Odpowiedziałem, że tak. A z panem. Był tu podobno jakiś Anglik. Nie, proszę pani. Liza zaśmiała się. A widzisz, mamą, że żadnego Anglika nie było. Kłamstwo i już. Barbara Piotrowna i Stepan Trofimowicz oboje kłamią. Zresztą wszyscy kłamią. Rzecz w tym, że wczoraj ciocia i Stepan Trofimowicz wynaleźli jakieś wspólne rysy między Mikołajem Siewolodowiczem a księciem Harry w Henryku IV Szekspira. Stąd te brednie o jakichś tam anglikach, wyjaśniła Liza. Jeżeli nie było księcia Harry, to nie było i Anglika. Tylko Mikołaj w siewołodowi bałaganił. Upewniam pana, że mamą tak naumyślnie, zwróciła się Liza Doszatowa. Przecież doskonale wie, kto to był Szekspir. Sama czytałam jej nagłos pierwszy akt otella, a teraz mamą cierpi bardzo. Mamą, słyszysz? Bije dwunasta. Czas, abyś wzięła lekarstwo. W drzwiach ukazała się służąca. Doktor przyjechał. Staruszka wstała. I zaczęła wabić do siebie pieska. Zemirko, Zemirko, chodź ze mną, ty przynajmniej. Brzydka, stara, mała Zemirka nie chciała słuchać i schowała się pod kanapkę, na której siedziała liza. Nie chcesz? To i ja ciebie nie chcę. Żegnam pana. Nie wiem, jak się pana nazywa. Zwróciła się do mnie. Anton Ławrętijewicz. Wszystko jedno. Przez jedno ucho wchodzi, przez drugie wychodzi. Nie potrzebujesz mnie, pan, odprowadzać. Maurycy Mikołajewiczu, ja wołałam na zemilkę. Chwała Bogu, jeszcze sama chodzę, a jutro pojadę na spacer. Wyszła z sali obrażona. Antoni niech pan tymczasem pomówi z Maurycą Mikołajewiczem. – Zapewniam panów, że obaj będziecie radzi, gdy się poznacie bliżej – mówiła Liza i po przyjacielsku uśmiechnęła się do Maurycego Mikołajewicza, który rozpromieniał cały od jej spojrzenia. Nie było rady. Zacząłem rozmowę z Maurycym Mikołajewiczem. Interes, który Lizawieta Mikołajewna miała do Szatowa, ku memu zdziwieniu dotyczył istotnie kwestii literackich, a przypuszczałem – sam nie wiem dlaczego – że o co innego jej chodziło. My, to znaczy Maurycy Mikołajewicz i ja, widząc, że przed nami nie robią sekretu, zaczęliśmy się przysłuchiwać. Potem nawet wciągnięci zostaliśmy do wspólnej narady. Sprawa polegała na tym, że Lizawieta Mikołajewna już od dawna nosiła się z myślą wydania książki, bardzo zdaniem jej potrzebnej, będącej zaś niedoświadczoną szukała współpracownika. Powaga, z jaką tłumaczyła wszystko Szatowowi, zdumiewała mnie. Panna zupełnie współczesna, myślałem, niedarmo mieszkała w Szwajcarii. Szatow słuchał uważnie wpatrzony w podłogę, wcale nie zdziwiony, że światowa, rozstrzebana dziewczyna porywa się na rzeczy wcale dla niej na pozór nieodpowiednie. Zamiar był taki. W Rosji wychodzi dużo dzienników i czasopism stołecznych i prowincjonalnych, i wszystkie notują co dzień tysiące zdarzeń. Mija rok. Gazety składa się gdzieś do szafy, lub podarte idą na owijanie pakunków. Niejeden z faktów notowanych zwraca uwagę i pozostaje na czas jakiś w pamięci, lecz z biegiem lat bywa zapomniany. Nieraz chciałoby się przypomnieć sobie, ale cóż za praca babrać się w tem morzu arkuszów, nie znając często ani daty, ani miejsca, ani czasem nawet roku. Gdyby zaś zebrać te wszystkie fakty w jedną książkę, podług określonego planu i podług pewnej linii wytycznej, z tytułami, spisem z rzeczy, podług dat, to taki rozbiór mógłby odzwierciedlić całe życie Rosji, pomimo że nie wszystko przedostaje się do gazet. I zamiast dużej ilości arkuszy wyrośnie kilka grubych tomów, a więcej nic, zauważył Szatow. Lecz Lizaweta Mikołajewna gorąco broniła swego pomysłu, chociaż trudno jej było się wysłowić. Powinien być jeden tom, mówiła, nawet niezbyt duży. A jeżeli nawet duży, to w każdym razie łatwy i przejrzysty, gdyż wszystko zależy od planu i sposobu wyłożenia. Nie wszystko będzie się brało i przedrukowywało. Dekrety, działalność rządów, rozporządzenia władz, prawodawstwo. Są to rzeczy bardzo ważne, ale w tej książce można je pominąć. Można dużo odrzucić i poprzestać na wyborze zdarzeń, które mniej lub więcej odzwierciedlają życie moralne narodu w danym momencie. To może być wszystko: widowiska, pożary, ofiary, dobre i złe uczynki, przemówienia, a nawet wiadomości o wylewach rzek, może i niektóre rozporządzenia władz, ale wybierać trzeba tylko to, co charakteryzuje epokę? Nad wszystkim powinna górować pewna opinia, pewien cel, pewna dążność tworząca z rozproszonych faktów całość. Wreszcie, książka powinna być interesująca, nawet dla lektury, a nie tylko jako źródło informacji. Byłoby to odbicie duchowego, moralnego, wewnętrznego życia Rosji przez cały rok. Trzeba, aby każdy kupił tę książkę, aby się z nią nie rozstawał. Stwierdziła Liza. Rozumiem, że wszystko zależy od planu i dlatego zwracam się do pana. Zapaliła się, i chociaż wysławiała się mglisto niewyraźnie, szatow zaczynał rozumieć. To znaczy, ma być coś tendencyjnego, wybór faktów podług pewnej tendencji. Odezwał się, wciąż nie podnosząc głowy. Wcale nie, podług żadnej tendencji. Nie trzeba żadnej tendencji, bezstronność. Oto jedyna tendencja. Nie zaszkodzi i tendencja, zaczął ożywiać się Szatow. Zresztą nie da się uniknąć, skoro już mowa o wyborze faktów. W samym wyborze już będzie wskazówka, jak należy je rozumieć. Pani pomysł jest niezły. Więc pan sądzi, że taka książka jest możliwa? Cieszyła się Liza. Trzeba to rozpatrzyć, pomyśleć. To olbrzymia rzecz. Tak od razu nic nie wymyślimy. Tu trzeba doświadczenia. Nawet jeżeli wydamy książkę, to jeszcze nie będziemy wiedzieli, jak to trzeba robić. Chyba po szeregu prób, lecz myśl się wykluwa, myśl jest pożyteczna. Podniósł w końcu oczy, a błyszczały mu już od zadowolenia, tak zainteresował się sprawą. Czy to pani własny pomysł? zapytał łagodnie i wstydliwie. Co tam pomysł? Tu najtrudniej o plan, uśmiechnęła się Liza. Mało się na tym rozumiem, głowy do tego nie mam, a określam tylko to, co jest jasne i dla mnie. Określa pani? Pewno źle się wysłowiłam. Sprawdziła siebie Liza. Może i tak, ja nie w tym celu powtórzyłem. Wydało mi się jeszcze za granicą, że i ja się mogę na coś przydać. Mam pieniądze, które leżą bez potrzeby. Dlaczego nie miałabym popracować dla dobra wspólnego? A pomysł przyszedł sam. Nie myślałam nad nim i ucieszyłam się. Lecz zrozumiałam od razu, że sama tu nie podołam bez współpracownika. Współpracownik stanie się rzecz prosta: współwydawcą książki. Wszystko po połowie. Pan daje plan i pracę, a ja, pomysł i środki na wydanie. Przecież książka musi się opłacić. Jeżeli potrafimy stworzyć odpowiedni plan, to pójdzie. Uprzedzam pana, że nie należy mi na zysku, lecz chciałabym, aby książka się rozpowszechniła i byłabym z zysku dumna. A mnie co do tego? Przecież ja pana właśnie proszę na współpracownika, wszystko więc po połowie. Pan stworzy plan. Dlaczego pani myśli, że ja potrafię? Mówiono mi o panu i to już słyszałam. Wiem, że pan bardzo mądry i pracuje i dużo myśli. W Szwajcarii mówił mi o panu Piotr Stepanowicz Wierchowieński, dodała pośpiesznie. To rozumny człowiek, prawda? Szatow prześliznął się po niej badawczym spojrzeniem i natychmiast spuścił oczy. Mikołaj Wsiewołodowicz także mi dużo mówił o panu. Szatow poczerwieniał. A zresztą, oto są gazety. Gorączkowo mówiła Liza, chwytając z krzesła przygotowaną i związaną paczkę dzienników. Próbowałam tu odnotować fakty. Zrobiłam wybór, ponumerowałam. Pan zobaczy. Szatow wziął paczkę do ręki. Niech pan weźmie to do domu i przejrzy. Pan gdzie mieszka? Na Bogojawleńskiej, w domu Filipowa. Wiem, tam zdaje się mieszka obok pana jakiś kapitan Lebiatkin. Tak samo gorączkowo pytała Liza. Szatow z paczką w ręku przesiedział długą chwilę bez odpowiedzi, uporczywie wpatrzony w podłogę. – Do tych spraw niech pani wybierze kogoś innego. Ja się do tego nie nadaję – wymówił wreszcie dziwnie znieżonym głosem, prawie szeptem. Liza zerwała się. – O jakich sprawach pan mówi, Maurycy Mikołajewiczu? – zawołała. – Niech pan da tam ten list – Wraz z Maurycym Mikołajewiczem zbliżyła się do stołu. Niech pan patrzy. Zwróciła się do mnie, rozkładając list. Głos jej drżał. Czy widział pan kiedy coś podobnego? Proszę pana, niech pan przeczyta głośno. Chcę i aby pan Szatow usłyszał. Z wielkim zdumieniem odczytałem głośno następujący elaborat. Nieporównywane zaletom dziewicy Tuszynej. Szanowna pani Lizawieto Mikołajewna. Ach, cudowna to kobieta Tuszyna Jelizawieta. Gdy z krewnym nadamskim Siodle lata, a wiatr jej włosy Rozplata, lub kiedy z matką Klęczy u ołtarzy I pali się rumieniec na pobożnej twarzy, Wtedy ślubnych Rozkoszy legalnych pożądam I we łzach na jej matkę I na nią spoglądam. Napisał nieuk W czasie sporu. Szanowna pani, Najdotkliwiej boję się, że dla sławy nie postradałem prawicy w Sewastopolu, gdzie mnie był, a odbyłem pochód przy dostawie podłej żywności, którą nisko sobie cenię. Jesteś boginią starożytności, a ja nicością, a przekonałem się o tem w nieskończoności. Patrz, bogini, na to jak na wiersze, a nie inaczej, bo wiersze to rzecz błacha i wszystko usprawiedliwia, co w prozie zwie się zuchwalstwem. Czy może słońce miotać pioruny na bakcyla, gdy bakcyl tworzy na cześć słońca wewnątrz kropli wody, gdzie ich w mikroskopie są miliony? Sam nawet klub miłosierdzia ludzkiego nad zwierzętami, istniejący w Petersburgu przy najwyższych sferach, prawie współczując koniowi i psu, gardzi krótkim bakcylem i nie wspomina o nim, gdyż nie dorósł? Nie dorosłem ja także. Myśl o poślubieniu wydawałaby się wartą śmiechu, lecz w czasie niedalekim posiadać będę 200 dusz dzięki nienawistnemu, którym gardzisz. Mogę wiele rzeczy wyjawić i podejmuję się na podstawie dokumentów wysłać na Sybir. Nie gardź pani. List od bakcyla należy ujmować jak wiersze. Kapitan Lebiatkin, sługa pokorny, czeka. To pisał człowiek pijany i nikczemnik, zawołałem oburzony. Znam go. List ten otrzymałam wczoraj, mówiła Liza zarumieniona i niespokojna. Zrozumiałam sama, że to jakiś niepoczytalny człowiek i nawet nie pokazywałam listu mamą, aby jej nie denerwować jeszcze więcej. Lecz jeśli on na tem nie poprzestanie, już sama nie wiem, co robić. Mauryc Mikołajewicz chce pójść do niego i powiedzieć kilka słów ponieważ traktowałam pana jako współpracownika mego zwróciła się do Szatowa i ponieważ pan tam mieszka chciałam dowiedzieć się z pańskich ust czego mogę od tego człowieka oczekiwać pijak to i szubrawiec z pewnym przymusem wybąkał Szatow. on zawsze taki głupi? o nie on wcale nie głupi kiedy trzeźwy Znałem jednego generała, który pisywał akurat takie same wiersze, dodałem, śmiejąc się. Nawet z tego listu widać, że to człowiek chytry. Nieoczekiwanie wtrącił Mauryc Mikołajewicz, który milczał dotychczas. Podobno ma jakąś siostrę? Pytała Liza. Tak, mieszka z siostrą. Podobno znęca się nad nią. Czy to prawda? Szatow znów zbladł, zasępił się, burknął. Co mi do tego? I ruszył do drzwi. Niech pan poczeka. Trwożnie wołała Liza. Dokąd pan idzie? Mamy jeszcze tyle do omówienia. Co tam? Jutro zawiadamię panią. Ale chodzi o rzecz główną, o drukarnię. Niech mi pan wierzy, że ja nie na żarty, że ja poważnie chcę się tym zająć. Coraz trwożniej zapewniała Liza. Jeżeli postanowimy wydać, to gdzie drukować? Przecież to najważniejsza kwestia. Do Moskwy z tam nie pojedziemy. A tutejsza drukarnia nie nadaje się dla takiego wydawnictwa. Ja już dawno postanowiłam założyć własną drukarnię, chociażby na pańskie imię. Jeżeli na cudze imię, to mamał na pewno pozwoli. Skąd pani wie, że mogę być także drukarzem? Piotr Stepanowicz wskazał mi jeszcze w Szwajcarii na pana, jako na człowieka, który zna się na rzeczy i może poprowadzić drukarnię. Chciał mi nawet dać list do pana, lecz zapomniałam wziąć. Szatow, pamiętam dobrze, zupełnie zmienił się na twarzy. Postał jeszcze parę chwil i wyszedł z pokoju. Liza rozgniewała się. Czy on zawsze w ten sposób wychodzi? Zwróciła się do mnie. Wzruszyła ramionami, lecz w tej chwili wrócił Szatow. Podszedł prosto do stołu i położył zabraną paczkę gazet. Nie będę współpracownikiem. Nie mam czasu. Ale dlaczego? Dlaczego pan się rozgniewał? Pytała Liza głosem błagającym i zasmuconym. Zdziwił go dźwięk jej głosu. Uważnie zaczął wpatrywać się w nią, jak gdyby chciał przeniknąć do jej głębi duszy. Wszystko jedno, wyszeptał. Ja nie chcę. I wyszedł. Liza osłupiała. Wydało mi się nawet, że jej osłupienie było nadmierne. Zadziwiający człowiek, zauważył głośno Maurycy Mikołajewicz. Że zadziwiający, to prawda, a jednak było w tym wszystkim coś niezwykle mglistego, niedopowiedzianego. Stanowczo nie wierzyłem w to całe wydawnictwo, potem w ten idiotyczny list, w którym jednak była zbyt wyraźna propozycja zdenuncjowania kogoś na podstawie dokumentów. Oni jednak kwestię tę pominęli milczeniem, a mówili o czymś innym. Wreszcie ta drukarnia i gwałtowne wyjście szatowa właśnie dlatego, że wspomniano o drukarni. To wszystko nasunęło mi myśl, że już przedtem zaszło coś takiego, o czym nie wiem – że w takim razie jestem tu zbyteczny i nie moja to sprawa. Czas już był zresztą wyjść, gdyż pierwsza wizyta trwała zbyt długo. Zbliżyłem się do Elizabety Mikołajewny, aby się z nią pożegnać. Jak gdyby zapomniała, że jestem w pokoju, i wciąż stała przy stole zamyślona, ze schroną głową, wpatrzona nieruchomo w jakiś punkt na dywanie. Ach, pan także wychodzi. Do widzenia! odezwała się głosem mechanicznie uprzejmym. Niech pan pozdrowi ode mnie stepana Trofimowicza i namówi go, aby jak najprędzej przyszedł. Maurycy Mikołajewiczu, Anton Ławrjentijewicz, już idzie. Pan wybaczy, lecz mamie trudno przyjść pożegnać pana. Wyszedłem i już byłem na schodach, gdy zatrzymał mnie lokaj. Pani prosi pana. Pani czy panienka? Lizawieta Mikołajewna. Zastałem już Lizę nie w dużym salonie, gdzieśmy siedzieli przed chwilą, a w sąsiednim pokoju. Drzwi od salonu, w którym pozostał Maurycy Mikołajewicz, były szczelnie zamknięte. Liza uśmiechnęła się do mnie, lecz była blada. Stała na środku pokoju, pasując się za sobą, stanowcza. Schwyciła mnie za rękę i w milczeniu podciągnęła do okna. Chcę natychmiast ją widzieć szepnęła, utkwiwszy we mnie gorące, silne, niecierpliwe spojrzenie, nie dopuszczające nawet cienia protestu. Muszę ją widzieć na własne oczy i proszę pana o pomoc. Była zrozpaczona i prawie nieprzytomna. Kogo pani chce widzieć? spytałem przerażony. Ją, siostrę Lebiatkina, tą kulawą. To prawda, że ona kulawa? Osłupiałem. Nie widziałem jej nigdy, ale opowiadano mi, że istotnie kulawa. Opowiadano mi jeszcze wczoraj. Wyjąkałem szybko i niemal szeptem. Muszę ją widzieć koniecznie. Czy pan może urządzić to jeszcze dziś? Ogarnęła mnie litość. To niemożliwe. A zresztą nie mam pojęcia, jak to zrobić. Pójdę chyba do szatowa. Jeżeli pan do jutrzejszego dnia tego nie urządzi, pójdę do niej sama gdyż Maurycy Mikołajewicz nie chce mi towarzyszyć. Liczę tylko na pana, a więcej nie mam nikogo. Z Szatowem głupio dziś mówiłam. Mam pewność, że pan jest człowiekiem zupełnie uczciwym, a może nawet ma pan dla mnie trochę życzliwości, więc niech pan to zrobi. Poczułem niewysłowione pragnienie pomóc jej we wszystkim. Wiem już, powiedziałem po chwili namysłu. Pójdę dziś sam i bezwzględnie, nieodwołalnie zobaczę się z nią. Tak zrobię, że się zobaczę. Daję Panie słowo honoru. Lecz niech mi Pani pozwoli zwierzyć się Szatowowi. Dobrze. Niech mu Pan powie, że tak chcę i że dłużej czekać nie mogę, ale że jego nie oszukiwałam. Pewno dlatego wyszedł, że jest zbyt uczciwy i nie podobało mu się, że może ja go oszukuję. Nie oszukiwałam go. I rzeczywiście myślę o wydawnictwie i o drukarni. On jest bardzo, bardzo uczciwy, gorąco potwierdziłem. A jeżeli do jutrzejszego dnia nie urządzi pan, pójdę sama, chociażby wszyscy mieli się o tym dowiedzieć, a potem niech się dzieje, co chce. Wcześniej niż o trzeciej nie mogę być jutro u pani, opamiętałem się. A więc o trzeciej. To znaczy, że słusznie pomyślałam wczoraj o panu ustie pana Trofimowicza, że jest mi pan trochę życzliwy? Uśmiechnęła się, pośpiesznie pożegnała się ze mną i poszła do osamotnionego Maurycego Mikołajowicza. Wyszedłem zgnębiony własną obietnicą i nie rozumiejąc, co zaszło. Miałem przed sobą kobietę prawdziwie zrozpaczoną, która nie wahała się nawet skompromitować nadmiernym zaufaniem do mało znajomego mężczyzny. Jej kobiecy uśmiech w tak ciężkiej dla niej chwili i to wyznanie, że zauważyła jeszcze wczoraj moje uczucia, mocno ukuły mnie w serce. Lecz przede wszystkim żal mi jej było. Jej tajemnica stała się dla mnie święta i gdyby nawet ktoś chciał odsłaniać ją przede mną, zatknąłbym uszy i nie chciałbym słuchać. Coś przeczuwałem, a jednak nie miałem pojęcia, jak to urządzić. A właściwie nie wiedziałem nawet, co trzeba urządzić: spotkanie? Lecz jakie spotkanie? Jak sprowadzić je razem? Cała nadzieja leżała w szatowie, chociaż mogłem zawczasu przypuszczać, że nie pomoże mi, a jednak pobiegłem do niego. Wieczorem, dopiero o ósmej godzinie, zastałem go w domu. Ku wielkiemu zdziwieniu miał gości. Byli u niego Kiryłów i jeszcze jedna osoba, którą ledwo znałem, nijaki Szigalew, brat żony Wirgińskiego. Ów Shigalew bawił u nas już od paru miesięcy. Nie wiem skąd przybył. Słyszałem tylko, że jakiś artykuł jego był drukowany w jednym z postępowych pism petersburskich. Zapoznał mnie z nim wypadkowo na ulicy Wirgińskiej. W życiu swoim nie widziałem człowieka tak pochmurnego, mrocznego jak on. Tak patrzył, jak gdyby oczekiwał końca świata, lecz nie kiedyś tam podług obliczeń proroków, które mogą się nawet nie sprawdzić, a zupełnie ściśle, na przykład pojutrze, punkt 20 minut po dziesiątej. Wtedy nie zamieniliśmy ze za sobą ani słowa, tylko uścisnęliśmy sobie dłonie z miną spiskowców. Najwięcej uderzyły mnie wtedy jego uszy, nadnaturalnej wielkości, długie, szerokie i grube, dziwnie odstające. Miał ruchy niezgrabne i powolne. Jeżeli Liputin marzył czasem, że w naszej guberni mogą powstać falan stery, ten znał na pewno dzień i godzinę, kiedy to nastąpi. Zrobił na mnie ponure wrażenie. Zdziwiłem się, gdy spotkałem go u Szatowa, tym bardziej, Żeszatow nie lubił podejmować gości. Na schodach jeszcze słyszałem, że rozmawiają bardzo głośno, wszyscy razem i prawdopodobnie kłócą się. Gdy jednak wszedłem, zamilkli natychmiast. Widocznie sprzeczali się stojąc, lecz teraz raptem usiedli. Usiadłem i ja. Parę minut panowało kłopotliwe milczenie. Szpiglew poznał mnie, lecz udał, że nie zna. Widocznie jednak nie kierował się żadną niechęcią do mnie. Z Kiryłowem zamieniliśmy ukłony i nie wiem dlaczego, nie podaliśmy sobie rąk. Szpiglew zaczął wreszcie patrzeć na mnie surowo i ponuro w naiwnym przeświadczeniu, że natychmiast zerwę się i pójdę. Wreszcie wstał z krzesła i tamci też wstań natychmiast. Wyszli bez pożegnania. Lecz już na progu szpiglew rzekł do Szatowa. Pamiętaj Pan, że musisz pan złożyć wyjaśnienia. Gwiżdżę na wasze wyjaśnienia i przed nikim nie poczuwam się do żadnych obowiązków, powiedział Szatow i zamknął za nimi drzwi. Gawrony, zwrócił się do mnie i wykrzywił twarz. Minę miał gniewną i zdziwiłem się nawet, że pierwszy się odezwał. Zwykle, gdy zaglądałem do niego, bardzo rzadko zresztą, siadał posępnie w kącie, gniewnie odpowiadał. I dopiero po pewnym czasie ożywiał się i rozmawiał chętnie. Przy pożegnaniu, zawsze zasępiał się znowu i odprowadzał mnie za drzwi z taką miną, jak gdyby wyrzucał osobistego wroga. U tego Kiryłowa piłem wczoraj herbatę, powiedziałem. Zdaje się, że on ma bzika na tle ateizmu. Ateizm rosyjski nigdy nie wykracza poza kałambury, burknął Szatow, oprawiając nową świecę zamiast ogarka, który tkwił w lichtarzu. Nie, u niego to nie kalambur. Ten człowiek nawet mówić nie umie, a cóż dopiero robić kalambury? Papierowi ludzie, lokajstwo myśli, spokojnie odpowiedział szatow, usiadł w kącie i oparł dłonie na kolanach. I nienawidzą, wymówił po chwili milczenia. Byliby najszczęśliwsi, gdyby Rosja przekształciła się podług ich formułki i gdyby nagle stała się szczęśliwa i bogata. Kogoż mieliby nienawidzić wtedy? Kogo zapluwać, kogo spotwarzać? Tam tylko zwierzęca nieskończona nienawiść dla Rosji, przenikająca całą duszę. I nie ma tu żadnych łez niewidzialnych dla świata poza zewnętrznym uśmiechem. Nigdy jeszcze nie wypowiedział nikt w Rosji tak kłamliwych słów, jak te o niewidzialnych łzach, wykrzyknął ze złości. Ależ pan przesadza, uśmiechnąłem się. A pan jest umiarkowanym postępowcem mówił Szatow. A pan wie, że jestem lokajstwem myśli, to mi się nie udało? Pan na pewno pomyślał, że to ja jestem synem lokajskim, a nie pan Ależ nawet do głowy mi to nie przyszło Niech się pan nie usprawiedliwia ja się pana nie obawiam. Wtedy to tylko zrodził mnie lokaj, a teraz sam stałem się lokajem, takim samym zresztą, jak pan. Nasz postępowiec rosyjski jest przede wszystkim lokajem i rozgląda się stale. Komu by tu buty oczyścić? Jakie buty? Co za alegoria! To nie żadna alegoria. Pana to śmieszy. Stjepan Trofimowicz trafnie to określił. Że ja leżę pod kamieniem, przyduszony, lecz wciąż żywy i wiję się. Bardzo dobre porównanie. Stjepan Trofimowicz zapewnia. Że pan ma bzika na punkcie Niemców. śmiałem się. Ale przecież udawało nam się od Niemców coś ukraść i schować do kieszeni. Schowaliśmy złotówkę, a oddaliśmy sto rubli. Zamilkliśmy. Po chwili znów się odezwał. Wyleżał sobie to w Ameryce. Kto? Co wyleżał? Kiliłow. Przeleżeliśmy z nim cztery miesiące w jednej izbie na podłodze. Pan był i w Ameryce? Pytałem zdziwiony. Nigdy pan o tem nie wspomniał. Nie warto. Przed dwoma laty wyruszyliśmy we Trzech, za ostatnie pieniądze, do Ameryki na okręcie emigracyjnym, aby poznać na własnej skórze życie proletariusza amerykańskiego i w ten sposób sprawdzić przez doświadczenie osobiste stanu człowieka na najniższym stopniu społecznym. Taki cel nam przyświecał. Mój Boże! zawołałem. Woleliby już panowie wyruszyć na przednówku do pierwszej, lepszej guberni rosyjskiej, na wieś i tam sprawdzić przez doświadczenie osobiste. Po cóż było jechać aż do Ameryki? Wstąpiliśmy jako robotnicy do pewnego eksploatatora. Było nas sześciu Rosjan u niego. Studenci, nawet obywatele ziemscy, nawet oficerowie. A wszyscy w tym samym wzniosłym celu. Harowaliśmy, mokliśmy, męczyliśmy się, sił, sił nam brakowało. Wreszcie, my dwaj, Kirillow i ja, porzuciliśmy robotę. Zachorowaliśmy, nie mogliśmy wytrzymać. Gospodarz okpił nas przy obrachunku. Zamiast umówionych 30 dolarów, wypłacił mnie osiem, jemu zaś piętnaście. Nawet bito nas tam nieraz. Tak bez pracy przeleżeliśmy z Kiriłowem na podłodze w jakimś miasteczku cztery miesiące. Jeden obok drugiego. Każdy myślał o czym innym. Czy to możliwe, aby gospodarz was bił? W Ameryce? Cóż wy na to? Musieliście rugać go. Bynajmniej. Przeciwnie. Postanowiliśmy wtedy z Kiriłowem, że my, Rosjanie, wobec Amerykanów jesteśmy jak małe dzieci i że trzeba się urodzić w Ameryce. Albo przynajmniej zżyć z Amerykanami w ciągu długich lat, aby stanąć z nimi na równi. Co tam, gdyby za rzecz groszową żądano od nas dolara, płacilibyśmy nie tylko z przyjemnością, ale wprost z zachwytem. Chwaliliśmy wszystko: spirytyzm, prawo Lincha, rewolwery, włóczęgów. Jadę raz, a tu jakiś człowiek wsuwa rękę do mojej kieszeni. Wyjmuje szczotkę do głowy i zaczyna się czesać. Spojrzeliśmy z kiryłowem po sobie i uznaliśmy, że tak być powinno i że nawet to się nam podoba. No, to dziwne, że nie tylko powstają u nas takie pomysły, lecz nawet realizują się, zauważyłem. Papierowi ludzie, powtórzył Szatow. Jednakże pływać tak przez ocean, na okręcie imigracyjnym, do nieznanych lądów, aby sprawdzić przez osobiste doświadczenie. W tem jest jakiś szczytny upór. Jak pan wydostał się stamtąd? Napisałem do Europy do pewnego człowieka i ten przysłał mi 100 rubli. Rozmawiając, Szatow wpatrywał się jak zwykle w podłogę. Nawet wtedy, gdy był przejęty. Teraz jednak podniósł głowę. Chce pan znać nazwisko tego człowieka? A któż to taki? Mikołaj Stawrogin. Wstał. Podszedł do biurka i zaczął tam czegoś szukać. Mówiono u nas niewyraźnie, lecz uporczywie, że żona Szatowa żyła przez jakiś czas w Paryżu ze Stawroginem, właśnie przed dwoma laty, czyli wtedy, gdy Szatow był w Ameryce. Żona opuściła go znacznie wcześniej. Jeżeli tak, po co mu się chciało rozwałkowywać tę sprawę i mówić nazwisko? Pomyślałem. Nawet nie oddałem mu dotychczas. Zwrócił się do mnie, wpatrując się we mnie badawczo. Usiadł na dawnym miejscu w kącie i zapytał zupełnie już innym głosem. Pan ma do mnie jakiś interes? O co panu chodzi? Opowiedziałem mu wszystko w porządku ściśle chronologicznym i dodałem, że chociaż zdążyłem już opanować siebie, jednak plączę się coraz więcej. Rozumiem, że jest to rzecz bardzo ważna dla Lizawiety Mikołajewny. Pragnę gorąco pomóc jej, lecz nie tylko nie wiem, jak spełnić daną obietnicę, ale nie zdaję sobie nawet sprawy, co właściwie obiecałem. Potem tonem stanowczym zapewniłem go, że Lizaweta Mikołajewna nie miała najmniejszego zamiaru oszukiwać go, że tu zaszło jakieś nieporozumienie i że gwałtowne jego wyjście bardzo ją ubodło. Słuchał uważnie. Może istotnie podług mego zwyczaju palnąłem głupstwo. Lecz jeśli nie zrozumiała, dlaczego wyszedłem, e, tem lepiej dla niej. Zerwał się, podszedł do drzwi, otworzył je i zaczął się wsłuchiwać. Czy pan sam zobaczyć chce tę osobę? Właśnie o to mi chodzi, lecz jak to zrobić? Zapytałem ucieszony. Po prostu pójdźmy do niej, póki jest sama. Gdy przyjdzie brat, zbiję ją, o ile się dowie, żeśmy byli. Często zaglądam do niej potajemnie. Wczoraj stłukłem go, gdy zaczął ją ćwiczyć. Co też pan mówi? Tak. Schwyciłem go za czuprynę i odwlokłem od niej. Chciał potem rzucić się na mnie, lecz przestraszył się. Obawiam się, że gdy wróci pijany, a przypomni sobie, zemści się na niej. Zeszliśmy na dół.